Czytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego – utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.